A teraz już nie zajmuję więcej czasu i zapraszam pastora Cezarona Krasnickiego do wykładu. Dziękuję bardzo. Witam, witam bardzo serdecznie wszystkich miłych słuchaczy. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję wam, że jesteście. Dowód na to, że temat interesujący że warto po raz kolejny może w życiu sięgnąć. Nie będzie to wykład naukowy, nie będę używał języka naukowego. Nie będzie to też wykład jakiś teologiczny. Chciałbym, aby nasze spotkania były utrzymane w, takim, w takiej konwencji rozmów. Będzie to bardziej rozmowa. Moi drodzy, oprócz tych informacji, które już na wstępie padły, zawsze daję szansę do rozmów, a więc w trojaki sposób. Jeśli, jeśli powstają pytania, to te pytania można zadać wprost. Można napisać na karteczce, ta karteczka trafi do mnie gdzieś tam przy wyjściu, będzie można y, jakiś koszyczek czy jakiś pojemniczek, y, aby takie pytanie wrzucić. Y, możecie z takim pytaniem przyjść z domu. Y, pytania y, nie tylko w temacie naszych sześciu spotkań, y, a więc y, życie po życiu bo te tematy wiążą się z innymi. Jeśli, jakieś są, jeśli macie jakieś pytania, jakieś problemy, obiecuję, że na każde pytanie odpowiem, z tym, że na niektóre będzie krótka odpowiedź, nie wiem. Bo też na wszystkie odpowiedzi, pytań, na wszystkie pytania odpowiedzi nie znam i nie znam człowieka, który by znał odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale to nie znaczy, że pytań nie można stawiać. Znamy to powiedzenie: kto pyta, ten błądzi. <grym> więc, więc stawiajcie pytania. Również. Nie, również, jeśli ktoś chciałby porozmawiać w jakiejś osobistej sprawie, a takie nieraz rzeczy się w życiu zdarzają, że warto o niektórych sprawach porozmawiać, z tej natury szczególnie, bo moi kochani. Słuchacie z pewnością przynajmniej od czasu do czasu programów radiowych, być może czasami ktoś ogląda programy telewizyjne i na pewno zauważyliście, że coraz więcej mówi się o życiu po życiu, coraz więcej jest argumentów, coraz więcej jest dowodów potwierdzających tą tą rzecz coraz więcej ludzie, ludzie są przekonani o tym ze względu na kontakty, jakie, jakie nawiązują żywi z osobami, które odeszły, i te kontakty są również wśród ludzi wierzących a może nawet przede wszystkim wśród ludzi wierzących, aczkolwiek niekoniecznie, bowiem podzielę się taką tylko jedną refleksją podczas podróży y, misyjnych miasteczko niedaleko Uralu, Nowosybirsk, y, spotkania. Bardzo liczne. Ten temat omawialiśmy na sali, w dużej sali. Było ponad 500 ludzi. Mnóstwo pytań, mnóstwo rozmów. I co? Środowisko ateistyczne, pokomunistyczne, ludzie niewierzący, ale mają mnóstwo dowodów w postaci pojawiania się tych istot duchowych, zmarłych. I oni mają rozterkę. No, Boga nie ma, ale umarli, pojawiają się, przychodzą. W związku z tym te tematy są, myślę, i będą wciąż, wciąż aktualne. Moi drodzy, a więc w takim tonie rozmów chciałbym, abyśmy te nasze spotkania utrzymali. Dzisiejsze spotkanie wychodzi naprzeciwko nie tyle teologicznemu rozważaniu, czy Bóg stworzył świat, jak to stworzył, jak to wszystko miało miejsce, ale moi drodzy, już na początku chcę powiedzieć, że staram się do tego zagadnienia podejść w sposób praktyczny, a mianowicie co to, jakie to ma dla mnie znaczenie. Czy ja, wierząc, że Bóg stworzył świat, będę innym człowiekiem, niżeli bym był, gdybym nie wierzył, że Bóg stworzy świat? Czy to ma jakiś praktyczny wpływ? Na jakość życia. Pod tym kątem szczególnie chciałbym na to zagadnienie spojrzeć. Ale na początku garść informacji. Rzeczywiście odpowiedzi na pytanie, a może wcześniej jeszcze, zaryzykuję stwierdzenie i chyba się nie pomylę, mówię chyba, bo nie mam możliwości sprawdzić, a być może zgodzicie się ze mną. Że nie ma człowieka na świecie wśród żyjących prawie czy ponad 7 miliardów. Nie ma człowieka na świecie, który nie zastanawiałby się skąd pochodzi. Nie ma chyba dziecka na świecie, które w pewnym okresie nie postawiłoby tego pytania mamusi. Czy tatusiowi, czy komukolwiek, skąd ja się wziąłem, skąd ja się wzięłam. No i różne padają odpowiedzi. Wiecie, jakie odpowiedzi. I powiem Wam, że do dzisiejszego dnia niektórzy odpowiadają dzieciom, że bociany przynoszą. Autentycznie. Więc wiecie, czasami rodzice. Krępują się, nie wiedzą jak dziecku powiedzieć, boją się następnych pytań i tak dalej. To są trudne pytania, które małe dzieci stawiają, ale moi drodzy to nie sztuka zachować się jak struś i schować głowę w piasek i powiedzieć że nie słyszę pytania. Prawda? Więc problem niebagatelny, problem, który dotyczy, dotyczy już małych dzieci. Skąd się wzięliśmy? Na, czy to ma jakieś znaczenie? Na to pytanie istnieje co najmniej kilka odpo odpowiedzi, co najmniej kilka koncepcji. Ja wspomnę tylko o czterech. Najpopularniejszym najpopularniejszym yy, poglądem najpopularniejszym poglądem jest moi drodzy pogląd reinkarnacji on odpowiada na pytanie skąd wzięliśmy się to znaczy istniejemy od zawsze dlatego że reinkarnacja jest to yy, 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 prawda jest to życie w określonej formie. Wśród chrześcijan wielu wierzy, że żyli w innym wcieleniu w przeszłości. Moi drodzy, byłem zaproszony do pewnej rodziny, gdzie pięcioletnia córeczka opowiadała, kim była 80 lat temu, gdzie mieszkała. Jak się nazywała? Sprawdzono te informacje i wszystkie były prawdziwe. Skąd ona to wiedziała? Będziemy się temu również przyglądać. To jest fakt. To są rzeczy, które mówię z doświadczenia, z przeżycia. Nie, nie tylko no one są opisane w różnych książkach, ale nie mówię o cudzych przeżyciach opisanych w książkach. Będę wspominał o moich przeżyciach, o moich spostrzeżeniach, dzieląc się z Wami i szukając odpowiedzi, szukając rozwiązania dla tych jakżeż trudnych odpowiedzi. Dlaczego mówię najwięcej ludzi? Dlatego, że cała filozofia Dalekiego Wschodu, buddyzm, hinduizm, to jest teoria, to jest teoria reinkarnacji. To jest teoria o pewnej ilości bytów, tak zwanych. W, tym, w tej filozofii nie istnieje pojęcie duszy, tylko tłumacząc to na język polski, używa się słowa byt. I te byty są, istnieją, są nieśmiertelne i co jakiś czas zmieniają tylko formę, w jakiej egzystują. My teraz żyjemy. Zgodnie z przekonaniem, w takiej formie, ale w jakiej formie żyliśmy zanim się narodziliśmy jako ludzie, no to nie wszyscy wiedzą i nie wiemy, w jaką formę przybierzemy, gdy nasze życie zakończy się. Jeśli było ono dobre, to tytułem nagrody następne wcielenie będzie na wyższym poziomie. Jeśli coś zrobiliśmy złego, może nastąpić degradacja. Tak upraszczając, ale nie zniekształcając całej tej, tej idei. A więc, moi drodzy, ci ludzie znajdują odpowiedź na pytanie, skąd się wzięliśmy. Istniejemy, po prostu istniejemy. Kolejna, kolejna idea, tak biorąc pod uwagę popularność i ilość ludzi wyznających to, moi drodzy, to ewolucjonizm. To ewolucjonizm. Dlaczego? Dlatego, że o zgrozo, większość świata chrześcijańskiego uznaje ewolucjonizm. W naszym systemie edukacyjnym jesteśmy od najmłodszych lat, jak tylko zaczynamy stawiać pierwsze kroki i patrzeć, jesteśmy bombardowani informacjami o miliardach lat przekształcania się świata widzialnego, zanim przybrał on dzisiejszą postać. Ksiądz Michał Peter. W książce, w podręczniku teologicznym e, Nauki Pisma Świętego, komentując pierwszy rozdział Biblii, e, pisze mniej więcej takie słowa w, w ocenie, w stanowisku. Co prawda, Bóg mógłby świat stworzyć w sześciu dniach tak, jak to opisuje Biblia, ale tego nie uczynił. Zdobycze nauki i archeologii. Dostarczają dowodów istnienia olbrzymich okresów czasu, przekształcania się świata widzialnego, zanim przybrał on dzisiejszą postać. Koniec cytatu. A więc ludzie wierzący, ludzie kształtujący wiarę innych ewolucjonizm. Proszę Państwa, chrześcijaństwo stworzyło pewną hybrydę. Bo ewolucjonizm, sensu stricte, dosłownie ewolucjonizm jest poglądem eliminującym Boga. Nie ma Boga, nie jest potrzebny Pan Bóg w ewolucji. Był wielki wybuch i z tego wielkiego wybuchu coś się stało, coś, coś wypełzło. Ja mówię to z całym, z całym szacunkiem. Nie ironizując, ale w taką koncepcję wielkiego wybuchu wierzą miliardy ludzi i to wierzących. Jak pogodzili, jak godzą to z, z nauką o istnieniu Boga. E, chrześcijański ewolucjonizm, wspomniałem, jest taką hybrydą, jest takim połączeniem tego, Ateistycznego ewolucjonizmu z teologią, czyli wychodzi z tego, Bóg stworzył ewolucję. Tak, Bóg stworzył ewolucję. Bóg zapoczątkował ewolucję i ta ewolucja potem, czy, czy ten proces ewolucji potem już kształtował życie i ukształtował między innymi człowieka. Starożytni filozofowie greccy, wcześniejsi jeszcze egipscy, też po, podejmowali ten temat i ich koncepcja, jaką w, w owym czasie mówiono, to samorództwo. Pojęcie, które nie jest filozoficznie ani wytłumaczone, ani uzasadnione, samorództwo. Po prostu urodziliśmy się. I powstaliśmy poprzez samorództwo, ten początek, a później już pokolenia, prokreacja i rozmnażanie spowodowały to, że jesteśmy. No i wreszcie dość popularnym poglądem jest, moi drodzy, przyniesienie i zaszczepienie życia przez kosmitów. Gdzieś w kosmosie jest jakaś inteligencja. Która porusza się, między innymi, popularny temat o UFO jest bardzo podtrzymywany w niektórych środowiskach jako dowód, że istnieją inne cywilizacje inteligentne, które interesują się planetą i rozwojem życia na Ziemi. Oczywiście, ja to tylko wspomniałem. Powiedziałem o takich czterech głównych, zasadniczych elementach, czy, czy teoriach, tutaj wspominam. Natomiast można by jeszcze wyodrębnić o wiele, o wiele więcej. Lecz moi drodzy, wszystko rozbija się o pojęcie, komu wierzyć. Komu wierzyć. Co jest prawdą? Być może słyszeliście, że do znanego, cenionego filozofa greckiego Sokratesa przyszedł pewien młodzieniec i powiedział: Nauczycielu, jesteś mądry, chciałbym. Poznać chciałbym dowiedzieć się, co to jest prawda. Co to jest prawda? Jeden z, naszych, jeden z naszych wieczorów będzie poświęcony odpowiedzi na pytanie, czy lubisz być okłamywany. Pomyślcie, co to jest prawda? I tenże uczony człowiek wziął tego młodzieńca i poszedł nad, nad morze. Wchodzą do wody, on go prowadzi, wchodzą do wody coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej, on nic nie mówi. I w pewnym momencie Sokrates zanurza tego młodzieńca pod wodą i trzyma go tam pod wodą, jakby chciał topić, i wyciąga go po pewnym czasie. Ten łapie powietrze i mówi, co ty robisz? Więc on go ponownie pod tą wodę zanurza, trzyma chwilę i wynurza. Ten wystraszony młody człowiek, jak wieść ze starożytności niesie, a wtedy Sokrates powiedział mu następujące zdanie: Prawda jest jak powietrze. Prawda jest jak powietrze. Moi drodzy, próbujemy definiować, będziemy jeszcze definiować, ale prawda jest jak powietrze. Dlatego żył na świecie wcale nie tak dawno, bo niespełna dwa tysiące lat temu, pewien człowiek, który miał odwagę powiedzieć, ja jestem prawdą i życiem. Wiecie, kto to powiedział? Niech ci, co wiedzą, powiedzą tym, co nie wiedzą. Ja nie powiem. Ktoś, kto chodził po ziemi, jak każdy z nas, powiedział, ja jestem prawdą. Ja jestem prawdą. Moi drodzy, pytanie o pochodzenie, skąd się wziąłem, implikuje jeszcze dwa kolejne pytania, równie ważne, na które niestety naukowcy jeszcze odpowiedzi nie znaleźli. A mianowicie drugie pytanie, to po co żyję? I trzecie pytanie: dokąd zmierzam, jaki jest cel. Po co żyję. Wiecie, że niektórzy mają problem ze zrozumieniem po co żyją? Dla niektórych życie sprowadza się do tego, żeby, Dobrze pojeść, dobrze się pobawić i podtrzymać gatunek, żeby nie zginął. I to jest dla wielu cel życia, dla wielu ludzi, wśród których żyjemy. Być może niektórzy z Was, zanim znaleźli Azymut, również takimi byli. Nie ukrywam, nie, nie, nie jest to może chlubą, ale jest to faktem, że w pewnym okresie życia również opowiadałem się po stronie ewolucjonizmu. Boga nie ma, takiego naukowego ewolucjonizmu. Boga nie ma. Skłaniałem się ku temu, bo wiele tych pytań, które dzisiaj ludzie stawiają gdzie jest bóg dlaczego dzieją się takie rzeczy gdyby bóg był przecież znacie te pytania być może w środowisku rozmowy na ten temat prowadzicie chociaż temat dzisiaj też boga jest tematem wstydliwym i nawet wśród ludzi wierzących niechętnie się na ten temat Rozmawia. Wiecie, czasami ludzie wierzący zachowują się tak, jak w tej anegdocie dwóch uczonych rabinów. E, jedzie w daleką drogę pociągiem nie, pewien y, Żyd i myśli sobie: O, gdyby tak y, spotkać jakiegoś uczonego człowieka, to bym z nim porozmawiał, dowiedziałbym się, Ot, i wkrótce do przedziału wsiada rabin. O, jak wspaniale, mówi, no, marzenie. Ale ku, jemu, ku jego zadowoleniu za chwilę wsiada drugi rabin. O, mówi teraz, to ja nawet nie będę musiał pytać. Będę się przysłuchiwał dyskusji mądrych ludzi ze sobą. No, jadą pół godziny, godzinę cisza, w milczeniu. Ten rabin, nie, ten Żyd nie wyczymuje zaczepia, rabi, czemu wy nie dyskutujecie? A on mówi. On wszystko wie, ja wszystko wiem, o czym tu dyskutować. Prawda? Więc tak to czasami, tak to czasami bywa z, z dyskusjami, z rozmowami, o czym dyskutować, wszystko wiemy. Prawda? I wtedy, i wtedy już wszystko jest oczywiste. Ale właśnie rozmowa, rozmowa na temat, na temat swojej tożsamości. Wiecie? Bo kwestia odpowiedzi na pytanie skąd się wziąłem, to jest jeden z elementów Twojej tożsamości. Wiecie, co to jest tożsamość? To nie chodzi mi o dowód osobisty. Bo to jest tylko dowód tożsamości. Tożsamość to jest odpowiedź bardzo szeroka na krótkie, proste pytanie: kim jestem? Kim jestem? I obejmuje to Twoje imię, nazwisko, wykształcenie, adres zamieszkania, zawód, płeć, stan cywilny. I wiele, wiele innych rzeczy, to wszystko składa się na Twoją tożsamość. Kim jestem? Kim jestem? Czy Twoja świadomość łączy Cię z Bogiem? Ja jestem przekonany, że dzisiaj na tym miejscu wszyscy wierzymy, że istnieje Bóg. Nikogo nie trzeba przekonywać, że Bóg istnieje naprawdę. Ale okazuje się, że wielu ludzi wierzących, że istnieje Bóg, trzeba by przekonać, czy Bóg stworzył świat tak, jak to opisuje Biblia. Bo częstokroć wielu Mówi, opis biblijny to poezja. Opis biblijny to tylko taka no, przenośnia. Nawet te poszczególne dni można dopasować do kolejnych okresów ewolucyjnego przekształcania się świata. Na początku była ciemność, potem był wielki wybuch, potem woda, potem z wody coś wyszło i tak dalej. Te olbrzymie okresy czasu. Ale, moi drodzy, dla ewolucjonistów, wierzących, chrześcijańskich ewolucjonistów, podstawowym problemem jest kwestia zbawienia. Bo jeżeli my dzisiaj mówimy o zbawieniu, jeżeli mówimy, że jest możliwość zbawienia, też pojęcie, co to jest zbawienie, jak je zdobyć, jak je osiągnąć. Ale sięgając wstecz, stawiam często kroć ewolucjonistom, ludziom przekonanym o, o przekształcaniu się życia, do którego ogniwa ewolucji obejmuje zbawienie, czy tak zwanych pitekantropusów, neandertalczyków, czy australopiteków czy inne te wcześniejsze formy zanim powstał homo sapiens czy te formy też będą zbawione i będą żyły w postaci takiej jakiej istniały wtedy to jest poważny dylemat to jest poważny dylemat ale moi drodzy jeżeli wspomniałem, komu wierzyć, to chciałbym otworzyć tą księgę, która dla wszystkich chrześcijan powinna być święta. Powinna być. I ten, który powiedział: Ja jestem prawdą i życiem. Któregoś dnia zaczepiony przez rozmówców, wcale niechcących, nieposzukujących odpowiedzi, wcale nie chcących znać, bo oni wiedzieli, jak jest. Oni przyszli do pana Jezusa po to, żeby, żeby zadrwić z niego. Jeśli macie Biblię, Ewangelia Mateusza, rozdział dziewiętnasty, i tam od pierwszego wersetu Mateusz zanotował, zanotował następującą sytuację. Od pierwszego wersetu czytam. A gdy Jezus dokończył tych mów, odszedł z Galilei, przyszedł na pogranicze Judei po drugiej stronie Jordanu. I szło za nim mnóstwo ludu, a on ich tam uzdrawiał. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc: Ha! Rozumiemy intencje? Oni nie przyszli zapytać nauczycielu: Wyjaśnij nam, powiedz nam, jak my mamy to rozumieć, jak, jak ty, co ty masz do powiedzenia. Oni przyszli, żeby zakpić z Jezusa. I problem dotyczył rozwodów. Czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? Bo tak to było, zresztą czy dzisiaj jest inaczej? Dramat. Dramat. W świecie chrześcijańskim żyjemy. Dramat. A on, Jezus, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? No, czytaliśmy. No, ale co to? Co z tego? Właśnie, coś to implikuje. Coś to implikuje. Czyż nie czytaliście, czy nie słyszeliście, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę jako zwieńczenie całego dzieła stworzenia? Uważni czytelnicy, a jeśli nie wierzycie mi na słowo sprawdźcie w domu, ja nie będę teraz czytał, tylko wspomnę, uważni czytelnicy o tym wiedzą, że kiedy pierwszy dzień się zakończył, Pan Bóg zobaczył to, co się stało, mówi to jest dobre. A gdy drugi dzień się kończył i Pan Bóg popatrzył na to, co się stało, mówi to jest dobre. I kiedy trzeci dzień, i czwarty, i piąty, to zawsze oceniał swoje dzieło jako dobre, bo jeszcze nie było kompletne. Ale gdy dokończył, gdy wprowadził człowieka, wtedy postawił ocenę. Całości i powiedział, że to jest bardzo dobre. Znacie to, czytaliście. Ci, którzy być może przeoczyli, przeczytajcie pierwszy rozdział dzisiaj wieczorem przed snem i odkryjecie to. To jest dość interesujące. To jest dość interesujące. Dlatego wierzymy, że Bóg stworzył świat mocą swojego słowa. Bóg rzekł i stało się. Wyjątek był ze stworzeniem człowieka. Bóg nie powiedział: Niech się stanie człowiek. Bóg ukształtował człowieka. na swój obraz i swoje podobieństwo. I moi drodzy, sięgnijmy do Starego Testamentu. Otwórzmy ci, którzy mają Biblię, ci, którzy być może notują, ci, którzy mają dobrą pamięć, niech kodują w pamięci Jeremiasza, Księga Jeremiasza, rozdział 10. Księga Jeremiasza, rozdział 10. Słuchajcie słowa tego, które Pan mówi do Was, domu Izraela. Nie wdrażajcie, tak mówi Pan, nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają. Moi drodzy, astrologia. Hmm. Niektórzy wierzący ludzie są uzależnieni od astrologii. Interesują się tym. Traktują to jako czasami zabawę. To jest niebezpieczna zabawa. Ja o tym będę mówił jeszcze. Przed nami jest sześć pięknych wieczorów, wierzę. Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodu. Nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają. Gdyż bóstwa ludów są marnością, są dziełem, gro, dziełem rąk rzemieślnika pracującego dłutem w drzewie ściętym w lesie, które przyozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, aby się nie chwiało. Są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić. Tobie nikt nie dorówna, Panie, jesteś wielki, wielki jest w mocy Twoje imię. Któż by się nie bał Ciebie, Królu Narodów. Tak, Tobie się to należy, gdyż wśród wszystkich mędrców Narodów i wśród wszystkich i królów nie ma takiego jak Ty. Wszyscy co do jednego są głupi i nierozumni. Niedorzecznością jest cześć oddawana drewnu. Srebro cienko sklepane, sprowadzone starszyszu, złoto z ofiru. To dzieło rzemieślnika i rąk złotnika. Ich szata jest z błękitnej i czerwonej purpury. Wszystko to jest robota znawców. Ale Pan jest Bogiem prawdziwym. On jest Bogiem żywym i Królem Wiecznym. Od jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść jego groźby. Tak mówcie o nich. Bogowie, którzy nie stworzyli nieba ani ziemi, zginą z ziemi i spod tego nieba. On, Bóg. Stworzył Ziemię swoją mocą, utwierdził okrąg Ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa. Na jego głos szumią wody na niebie, on sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców Ziemi, on z błyskawic wyprowadza deszcz i, wybuch, i wypuszcza wiatr ze swoich komór. Bóg stworzył świat, Bóg stworzył wszystko. Spójrzmy na jeszcze jeden cytat z księgi Izajasza. Cytat, który jest fenomenalnym cytatem, 40 rozdział księgi Izajasza. I tam od wersetu 25, 40 rozdział od 25, niektórzy te fragmenty znają na pamięć, bo one są takimi Perełkami Biblii, wiecie, takie, takie wyjątkowe spośród wyjątkowych. Posłuchajmy. Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy, mówi święty. Podnieście ku górze Wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu, wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz, Zenku? Tekst biblijny Jakubie. Ale ty, siostro, bracie, możesz tam wstawić swoje własne imię. Czemu więc Mówisz, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców Ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość, zmęczonemu daje siłę, bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą i nie ustają. Być może słyszeliście, moi drodzy, być może zetknęliście się z tym, że jednym z poważnych problemów cywilizacyjnych, chorób cywilizacyjnych są stany depresyjne. Jednym z poważnych problemów społecznych jest problem tak zwanego wypalenia. Słyszeliście o tym? Słyszeliście. Być może niektórzy z Was mówią o tym w stosunku do siebie: wypaliłem się. Moi drodzy, dzisiaj w kontekście rozważań stworzenie czy ewolucja chcę powiedzieć Twoje przekonanie, Twoje uznanie Boga jako stworzyciela gwarantuje Chyba, że Bóg nie dotrzymuje słowa, niektórzy tak mówią. Nie. Gwarantuje, że człowiek wierzący nie wypala się. Człowiek wierzący nie wypala się. Jeżeli zauważasz problem wypalenia się w jakiejkolwiek dziedzinie, To zastanów się, droga siostro, drogi bracie, młodzieńcze, panienko, zastanów się, skąd się wzięłaś? Kim jest Bóg dla ciebie? Kim jest Bóg w twoim życiu? Czy Bóg jest tylko jakąś istotą wszechmogącą gdzieś daleko w kosmosie i twoja sprawa do niego nie dochodzi? Ten fragment Księgi Izajasza jest gwarancją dla Ciebie i dla mnie, jest gwarancją dla ludzi wierzących, że uznając Boga jako stworzyciela, lubicie czasami w bezchmurny wieczór zadrzeć głowę do góry i popatrzeć w rozgwieżdżone niebo. Lubicie. A jakie myśli wtedy przychodzą do głowy? A? Dlaczego to lubicie? Przecież ciemno naokoło takie białe tylko jakieś punkciki, gdzieś tam niektóre mrugające. Wiecie, to ma moc. To ma moc. Wiecie, jak człowiek jest smutny, załamany, to, to zazwyczaj no, chodzi z głową tak. I co widzi? Szarzyzne ziemi, dziury w chodniku. No i tak idzie, prawda? Powiem Wam, ja patrzę. Dziękuję za to mojej żonie, która często mi przypomina, wyprostuj się. To tak na marginesie. Ale ja patrzę, jak chodzą ludzie. Wiecie, popatrzcie na ludzi chodzących ulicami. Ja patrzę, jak chodzą ludzie wierzący. Wiecie, to jest wymowna postawa. To są sieroty. To są ludzie, którzy mają problem z własną tożsamością. Zagubieni, zmęczeni, wypaleni. Kochani, ja nie chcę, jak powiedziałem na początku, ja, ja, ja nie, nie miałem i w tym cyklu naszych spotkań, ja nie mam wykładu filozoficznego na temat ewolucja czy stworzenia. Byliście na pewno na jakichś specjalistycznych wykładach czy, czy pogadankach, prawda, o tam wykopaliskach, złożach węgla i tak dalej, e, oczywiście. Ja chcę powiedzieć i zwrócić uwagę w kontekście życia i życia po życiu. Dokąd zmierzamy? Jak wygląda nasze życie jako ludzi wierzących, jako ludzi, którzy Niby twierdzą, że uznają, że Bóg jest stworzycielem wszystkiego. Ale przez proroka Izajasza Bóg powiedział, bo ten problem miało już tamto pokolenie też. Że uważali, że Bóg jest tak daleko, tak odległy, że tak zajęty swoimi sprawami, że mną się nie interesuje. Mną się nie interesuje. I tak uważają również ludzie wierzący. Hmm? Ja patrzę na wyrazy twarzy. Wyraz twarzy dużo mówi. Bardzo dużo mówi. Twarze nasze są często posępne. Dlaczego? Dlaczego nie ma na nich radości? Przecież jesteś dzieckiem króla wszechświata. Czy ja na pewno? A czy ono mnie dba, czy ono mnie pamięta? A taki jestem zmęczony, taki jestem słaby. Ojej, wszystkiego mam już dość. Ten fragment Księgi Izajasza jest gwarancją, siostro, bracie, że jeżeli ty jesteś w relacji z Bogiem jako syn, jako córka, to nie ma błahej sprawy dla Twojego Ojca, to my, ludzie czasami ranimy, nasze dzieci, raniliśmy. Kiedy lekceważymy ich problem, bo dla nas, ludzi dorosłych, problem dziecka to żaden problem. Z czym się martwisz? To żaden problem. Nie, dla dziecka pięcioletniego ta zepsuta zabawka to jest jego problem. Kochający ojciec schyli się. Owetrze łezkę zapłacze z tym dzieckiem, utożsami się z jego problemem. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Chyba, że my go odpychamy, chyba, że nie chcemy, żeby nam pomógł. Wiem, co mówię. Wiem, co mówię. Zmęczonemu daję siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Wierzysz? Wiesz, jak łatwo jest powiedzieć: wierzę. Ale być może słyszeliście, nie wiem czy to jest fakt, czy to jest tylko alegoria przenośnia, ale wymowna. Słyszałem to wiele lat temu. Gdzie pewien akrobata zgromadził tłum chętnych widzów dla popisu, że nad pewnym wodospadem przejdzie. Po rozciągniętej linie, słyszeliście to, czyli jest Wam ten przykład znany. Wierzycie, że przejdę? A tak, oczywiście, hurra! No, wierzymy. Wierzysz, że przejdę? A teraz, czy wierzycie, że ja mogę kogoś przenieść na drugi brzeg? Wierzysz? Tak, wierzę! To wsiadaj na plecy. A widzicie? Względem człowieka mamy ograniczone zaufanie. Ale czy wiecie, że niektórzy mają takie za ograniczone zaufanie do Boga? Czemu mówisz, Jakubie? Czemu mówisz, uczniu Chrystusa? Czemu mówisz, moje dziecko? Moja sprawa nie dochodzi do mojego Boga. Bóg nie zawiódł, Bóg nie zawodzi. Bóg nie zawodzi. A więc stworzenie czy ewolucja? Postawiłem na początku pytanie i chcę powiedzieć Wam, moi drodzy, że wbrew może mniemaniu niektórych, odróżniam, może wcześniej, yy, odróżniam, Wiedzę o stworzeniu od wiary w stworzenie. Odróżniam. To, że ty wiesz, że Bóg stworzył świat i może nawet, że się z tym zgadzasz, to jeszcze nie jest dowód, że w to wierzysz. To jeszcze nie jest dowód, że w to wierzysz. Czymże jest wiara? Będziemy o tym mówić, nie wszystko naraz, nie da się wszystko powiedzieć. Co to znaczy wierzyć, moi drodzy? Bo ludzie przez wiarę dokonywali i dokonują wielkich rzeczy. Tenże nauczyciel, do którego się odwołałem, który powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tenże nauczyciel do ludzi, którzy przychodzili, prosili go o pomoc, czasami miał zwyczaj powiedzieć: Idź, niech ci się stanie tak, jak wierzysz. No i odchodzili ludzie. Jedni mówili: No. Nic się nie zmieniło, a drudzy doświadczali wielkiej przemiany, bo wiara to nie jest słowo, wiara to nie jest deklaracja. Co to jest wiara, nie dzisiaj. Ale ci, którzy uwierzyli Bogu, doświadczają, że ta obietnica dana 2600 lat temu zapisana i utrwalona przez Izajasza ta obietnica jest wciąż pewna jest wciąż pewna jak pogodzić zasępioną twarz z tą obietnicą. Jak pogodzić wypalenie, jak pogodzić zniechęcenie, zwątpienie? Nie da się z tym pogodzić. To są tak wykluczające się rzeczy jak stworzenie czy ewolucja. Nie da się tego pogodzić. Jeśli wierzysz, że Bóg jest stworzycielem świata, że Bóg jest stworzycielem wszystkiego, to to ma olbrzymi wpływ na jakość Twojego życia. To będzie skutkowało, że Twoja twarz będzie promienna, będzie pogodna. To nie znaczy, że będziesz miał przyklejony zawsze uśmiech, ale wiecie, pogodna twarz, pogodne spojrzenie. Nie mogę nie przywołać. Rozmowy Pana Boga z pierwszym bratobójcą Wiecie kto to był wiecie o kim mówię Trzeci rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej Genesis Przepraszam czwarty rozdział trzeci opisuje upadek czwarty rozdział Piąty werset od drugiej połowy Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. To jest bardzo wymowne. Twarz zasępiona to wyraz gniewu. I rzekł Pan do, do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A? Byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Ale jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czycha grzech. Kusi Czy ktoś z was jest wolny od pokus? Różnego rodzaju. Różnego rodzaju. Dlatego, bracia i siostry, ja zwracam uwagę na to, bo boleję w moim sercu, boleję nad tym, że nasze domy, nasze rodziny przeżywają kryzysy. Że, w naszych, że nasze rodziny się rozpadają. Że w naszych domach, w naszych rodzinach są awantury. Tak nie powinno być. Jak to zmienić? Wiecie, gdy zaczynałem przygodę z Panem Jezusem, to tak marzyłem i wyobrażałem sobie, nie znając jeszcze, za bardzo świata. Wyobrażałem sobie, że ludzie wierzący, uznający Boga, nie mają problemów w rodzinach. Rodziny są całe, nie rozpadają się. Dlaczego o tym mówię w tym temacie? Dlatego, moi drodzy, że my chcemy przez sześć spotkań nie tyle uporać się z teologią, Życia, ile z jakością życia. Mnie chodzi o to, i, i Bogu przekonany jestem, że Bogu zależy na tym, żeby Jego dzieci miały życie pełne pokoju. Żeby w Twoim sercu był pokój. To powiedział Pan Jezus, odchodząc z tej ziemi, zostawiając swoich uczniów mój, pokój mój chcę dać do Waszych serc, pokój jakiego świat nie ma i nie da Wam. Czy Masz ten pokój w sercu? Nie od Twojej wiedzy to zależy. Nie, nie od wiedzy, od relacji z Bogiem. Od relacji z Bogiem, od uznania Boga jako stworzyciela, od uznania, że On jest Ojcem. Ja jestem Jego dzieckiem. Wiecie? Tak na koniec. Kiedy po raz pierwszy w pewnym miejscu usłyszałem, gdy ktoś do Boga w modlitwie zwrócił się tatusiu Dziwnie zareagowałem dziwnie reagujemy na coś takiego do Boga powiedzieć tatusiu hmm. A jeżeli do swojego ojca mówisz tato tatusiu Taki jest zwyczaj. Kiedyś mówiono ojcze, nawet panie ojcze, pani matko, prawda? Bywało tak. Ale ten zwrot rodzinny jest tak bliski. Cały czas boleje nad tym, że... Te relacje, Wiecie, czytamy Pismo Święte, podnosimy Jego treść, dyskutujemy teologicznie, potrafimy wiele rzeczy teologicznie obronić. To wspaniała rzecz. Ale jak wygląda życie? To codzienne życie. To codzienne życie. Jak wyglądają te odzywki nasze, wiecie co to są odzywki. Niebawem, teraz troszkę tak satyrycznie, z przymrużeniem oka, niebawem wielu ludzi, zbliżamy się do okresu, kiedy wielu ludzi mówi, że jedną noc w roku zwierzęta ludzkim głosem przemawiają. Wierzycie w to? A ja wierzę. A ja wierzę. Chcecie wiedzieć, jak? Już starożytni Rzymianie odkryli, że człowiek człowiekowi homo homini lupus est, człowiek człowiekowi wilkiem jest. I z przykrością mówię, że nasze domy, wiele naszych domów, Przypomina psie budy, gdzie od czasu do czasu jeden na drugiego warknie i szczeknie, ale jedną noc w roku ludzkim głosem mówi. I te wilki jedną noc w roku ludzkim głosem mówią. Wiecie, to jest smutne. Troszkę tak na, na, satyrycznie to powiedziałem ale wiem jak to wygląda na co dzień jak to wygląda na co dzień a więc o to się rozchodzi o to bo wiedza nas wiedza nam nic nie pomoże nawet sięgając do takiej wypowiedzi jednego z Czołowych misjonarzy chrześcijańskich Pawła to powiedział, że wiedza prowadzi do nadęcia, wiedza nadyma. I ludzie, którzy mają dużą wiedzę, to czasami chodzą tacy. Czy pani wie, kim ja jestem? Proszę nie zapomnieć. Ja się sześć lat uczyłem. No więc. Wiecie, wiedza nadyma. I tak tacy nadęci czasami chodzimy, bo mamy wiedzę. Wiedzę. Ale nie o wiedzę chodzi. Chodzi o mądrość życiową. Dlatego moi drodzy, jeśli ten styl takich rozmów interesuje Was, zapraszam na jutrzejszy wieczór zaproście może kogoś ze swoich bliskich znajomych ja wiem że w wielu miejscach frekwencja z biegiem czasu się powiększała bo myślę że taki czas na refleksję przyniesie w waszym życiu konkretne efekty bo o to chodzi o to chodzi dlatego ja mam tą świadomość że w zakresie wiedzy nie wniosłem dzisiaj nic, nie odkryłem jakichś nowych przestrzeni badań naukowych, nie powołałem się na nazwiska filozofów, naukowców twierdzących tak czy inaczej, chociaż mógłbym. Ale tak jak powiedziałem, to są rozmowy o życiu. Rozmowy o życiu. I dlatego kończę tym zdaniem. Że wiara, że Bóg jest Stworzycielem, musi mieć praktyczny wymiar w codziennym życiu. Musi mieć wpływ na jakość tego życia. Jeśli nie ma wpływu na jakość Twojego życia, to jest zwykła wiedza, która Ci nic nie pomoże. I czy ty będziesz wiedział, że Bóg świat stworzył, czy będziesz wiedział, że inaczej życie powstało, to jeśli to nie ma wpływu na jakość twojego życia, to nie będziesz, to nie doświadczysz istotnej mocy stworzyciela. Jutro będziemy rozmawiać o poglądach na temat życia i śmierci, bo żywi wiedzą, że umrzeć muszą. Ale jakie są poglądy? Dzisiaj powiem, że są cztery, nikt jeszcze nie wymyślił piątego, ale te cztery poglądy dzielą wszystkich ludzi na świecie na pięć grup. Jak to jest i dlaczego cztery poglądy dzielą świat na pięć grup, to dowiemy się jutro. Dlatego takim intrygującym zdaniem zachęcam i zapraszam na jutrzejsze spotkanie, na jutrzejszy wieczór. Czy ja mogę zakończyć modlitwą ten wieczorny nasz czas? Powstańmy. <laughs> Nasz kochany Ojcze i Boże Stworzycielu, to tak łatwo powiedzieć, kochany Ojcze. Ale przepraszamy Cię, że czasami zapominamy, że Ty jesteś stworzycielem wszystkiego i Ty jesteś bliski nam, Ty jesteś ojcem. I Ty, jako ojciec, trzymasz swoje dziecko za rękę, chyba że to dziecko się wyrywa i mówi, puść mnie. A tak czasami się zachowujemy jak niesforne dzieci. Przepraszamy za to. Dziękujemy, że Ty się objawiasz jako kochający Ojciec, że Ty masz moc, dałeś tego dowód, stwarzając świat. Dziękujemy Panie Jezu, że Ty przyszedłeś, aby również odkupić, aby dać możliwość życia w nieskończoność. Dlatego odkrywamy pewne rzeczy, pogłębiamy. I prosimy Cię, pomóż nam wierzyć, wierzyć i kochać, kochać i wierzyć, aby ta wiara kształtowała nasze życie, aby ta świadomość tożsamości, że mamy szlachetne pochodzenie, że powołałeś nas do szlachetnej rodziny, powołałeś nas do szlachetności, aby to powodowało, że chodzimy z podniesionym czołem, z pogodnym obliczem. Przepraszamy, że zapominając o tym, nieraz chodzimy z zasępioną twarzą. Przepraszamy, że nieraz zapominamy o Tobie. W nawale różnych obowiązków, w szalonym tempie życia gdzieś gubimy to, co jest najistotniejsze. Prawdę o Tobie, prawdę o sobie. Prawdę o otaczającym świecie, prawdę o przyszłości. Dlatego pobudziłeś nasze serca dzisiaj po raz kolejny, może nie odkrywając jakichś nowych informacji, ale po, pobudzając nas, abyśmy się zastanowili, jakie znaczenie, jaki sens dla naszego życia mają te informacje, które znamy. Błogosław nasze domy, Panie, proszę. Daj. Tej miłości do serc małżonkom, mężom do żon, żonom do mężów, daj tej miłości do serc rodzicom ku dzieciom, dzieciom ku rodzicom ku rodzicom, daj tej miłości dzieciom w rodzeństwie, aby w rodzinach nie było konfliktów, aby w rodzeństwach nie było konfliktów. Ojcze, ja wiem, że ty, to że ty tego pragniesz dla nas, ale wlej to pragnienie w każde serce, aby inni wokół nas widzieli tą miłość. W imieniu Pana Jezusa o to proszę. Błogosław nam. Amen. Pastorze, bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór i za rozmowę o życiu. Mam nadzieję, że jutro zaintrygowanym przedstawionym tematem spotkamy się na tym miejscu ponownie. Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zapraszam jutro o godzinie 18.00 na to miejsce, na kolejne spotkanie, na kolejną rozmowę.